Hejcie kochani, z tej strony Kukilia, a dzisiaj słuchajcie, będziemy kończyć już kuchnię. Słuchajcie, bo w ostatnim odcinku skończyliśmy mój pokój właściwie. Jeżeli nie wiecie jak on wygląda, to zaraz wam pokażę go. Dobra. I słuchajcie, przebrałam się szybko w Roblox, żeby słuchajcie, pokazać wam wszystko. Najpierw zbierzemy rośliny. Później jeszcze nagram Brookhaven dla was. Oczywiście, jeżeli tego chcecie. Dobra, idziemy do domu. Pokażę wam. To jest mój salon. To już znacie. Pokój dla gości. Łazienka. Mój pokój. Jeszcze prawie skończyłam kuchnię, ale słuchajcie, jeszcze nie skończyłam jej. Więc dzisiaj się tym zajmiemy, kuchnią. Ogólnie to bym chciała tak zrobić, żeby tu była taka lada, tu by był stół. Fajny pomysł bym miała na to. Dobra, bierzemy na... nie na łazienkę, o matko, na kuchnię. I bierzemy. Ja bym chciała kupić te blaty. Ten blat jest nawet spoko. Kupujemy. I słuchajcie, będziemy musieli kupić takich dużo dosyć. Dobra, dużo takich blatów. I jeszcze zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Chyba cztery takie, no. Dobra. Bierzemy kuchnię, kolejnego kupujemy. Fajne, ja mam pomysły. Kuchnia jest największa w tym domu całym. Dobra. Dobra, widzimy. Jest godzina, o której nagrywam. 7:41. Ja jestem szybciutko ubrana w realu. Więc słuchajcie. Okej. Zobaczmy teraz, co kupiliśmy. My kupiliśmy kolejny blat, czyli jeszcze, słuchajcie, jeszcze parę blatów. Dobra. Okej. Okej, może być. Żeby tak się jakoś łączyły. Mamy już trzy. Ej, w sumie trzy mogą nam wystarczyć, bo słuchajcie, no po co więcej? No jeszcze ostatni tutaj i słuchajcie, chyba może być. No co wy o tym sądzicie? Piszcie w komentarzu. O matko, wyłączył się. A to nie miało się wyłączyć. Dobra. Też bym coś dodała w moim pokoju, ale no nie wiem, co dodać. Na plac zabaw idziemy. Żeby, słuchajcie, znowu pozbierać tą kaskę i żeby kolejny blat sobie kupić. Dobra. Bierzemy... Okej, mam nadzieję, że ta kuchnia będzie epicka, bo słuchajcie, no. Pod ostatnim filmiczkiem z Map City chcieliście, żebym właśnie ukończyła tą kuchnię. To właśnie będzie kuchnia. Okej. Moim zdaniem ładny mam skin dosyć i ładny pomysł na niego. Wow. Okej. O matko. Będzie ciężko. O dobra, tu. Tu to będzie łatwo. Dobra. Ciastko. Hejcia. Okej. To jest też moja fanka. Hech. Hech? Jakie hech? Hej, no. O matko, ja już mam 13 ryb. Idę je wymienić. Na pieniążki. Dobra. Okej, pewnie zapyta, czy nagrywam. Tak, nagrywam. Inaczej bym tego nie wyszła taką. No, może tylko. Ona zaraz idzie do szkoły. Miłego dnia w szkole. Miłego dnia w szkole. Okej. Tak czy siak, miłego dnia w szkole, ciastko. Dziękuję.
Ha. Ale przynajmniej trochę byłaś na odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek później zobaczysz. Pa. Okej. Ciastko idzie do szkoły. Bo tak się nazwała. Okej, aj, a weźmiemy jeszcze trochę kaski. Bo słuchajcie, no trochę tak za mało. Ja bym jeszcze pufę dodała, to znaczy tą. Okej, niech będzie to. Czekajcie, czekajcie. Dobra, dodam kogoś. Mam nadzieję, że zaakceptuję gościu. No dobra. Ja uwielbiam to dawać w Map City kogoś dla znajomych. Tak! Zaakceptował. Jest! Mamy gościa w znajomych. Hi. Hi. Omegy, aktor zaakceptował. Aktor zaakceptował. Widzowie, czy wy to widzicie? Aktor z filmu Trolla. Mega. Mega! Tylko dlatego chciałam go mieć znajomych. Bo aktor. Szkoda, że pisze po angielsku. Ale to aktor, to wiadomo. Mega. Okej. I'm big fan trolls. I'm big fan trolls. Okej, widzę. Widzisz, że ja już Polka, to od tego. Okej. No połowę Szwedka. Dobra. Mamy tu wszystko zrobione. Troll. On też jest... Yes. Dobra. Ja nie wiem, co on napisał, ale... Napisał chyba, że... Nice. Ha. Dobra. Kupimy frytkownicę albo... Blender za 150. To jest w stanie, więc możemy spokojnie zakupić. Blender. Tak, blender. Mega. Nie mogę z tego typa. How are you BTF? Ile mam lat? Co to jest BTF? Czekaj, BTF? Przy okazji. A, przy okazji ile mam lat? 15. BTF to jest przy okazji. Dobrze, zapamiętaj. Wow! On też ma 15 lat. Ej, ale fajnie. Ziomak. Wow! So, how u troll? Co to jest so, how? So... Of... Nie, so... U... Więc... Nie wiem, o co jemu chodzi. Ale nie odpiszemy jemu na ten komentarz. Po prostu nie odpiszemy na ten komentarz. W sensie, co on napisał dla mnie. Do mnie. Okej. Mam nadzieję, słuchajcie, że zrobimy tą kuchnię i że będzie już to po wszystkim. Fajnie. Spotkałam ziomka, który też ma 15 lat.
który się interesuje prawie tym samym co ja. Ej, fajnie! Fajnie, może być moim kumplem, ale on pochodzi z Anglii, to ja nie wiem, jak się dogadamy. Ja nie wiem, czy wy... Ja nie wiem. Mam kumpla. O kurde. I chyba nie wiem, że to nagrywam. Niech on zobaczy polski YouTube. Mega sztos. Ale się cieszę, że on mnie dodał do znajomych. Posłuchajcie. No, tego bym się nie spodziewała. Mega ziomuś. Na MapCity w ogóle są tacy mega ziomkowie. Ziomale. O matko. No, weź się wymień. No, wymieniaj się, rybaku! Mnie to denerwuje, jak rybak się nie wymienia. Chociaż na przykład się starasz i w ogóle. Dobra. Okej. Okej. Dobra, dzięki. Okej. Teraz do dzielnicy kupujemy blender i słuchajcie, dajemy tam. A później... A chyba pod sam koniec właściwie. To. Kupimy stół za 550. On jest dosyć drogi. Ale mam nadzieję, że się zmieści. Jakby. Mikrofalówka! Ej, zobaczcie, mikrofalówka nawet jest. Ale najpierw blender, tak jak był w umowie. Mogliśmy też mikrofalówkę, ale no, wiecie. Dobra. Nieważne, mamy blender. Ej, postaw się. No. Zobaczmy sobie, jakie owocki tu nam naszykował. To znaczy nie owocki, szejka. Będę miała szejka czekoladowego. Oh my god. Dzięki! Ej, to jest fajny blender. Zobaczcie, pijem czekoladowego szejka. Ej, ale on jest fajny. Dobra, a teraz róbmy z winogrona szejka. To znaczy splenduj winogrono. Ale to jest fajne. Jeszcze winogronowego. O matko. To jest fajne. To dobrze, że kupiliśmy. Dobra. Teraz co kupujemy? Dobra, więc chyba kupimy ekspres do kawy. Chociaż ja nie piję kawy w realu. To znaczy, piłam kawę, przyznałem się. Ale słuchajcie, no, ona niezbyt mi smakuje i po prostu ja po kawie nic nie myślę. Więc jak już mam wolny dzień i w ogóle, to mogę wypić kawę, oczywiście. Ale tak dla siebie to nie piję zazwyczaj. Bo kawa jest niezdrowa i jak ją piję, to prawie zasypiam, więc no. Dobra, widzimy, możemy w sumie toster kupić za 125. To jest tanie. Dobra, kupimy sobie toster. I zrobimy sobie z niego tosty. Nie z tostera, tylko z tostowni. Nie mogę z tego. Dobra, 125. Okej. O matko. My se nadal zbieramy to wszystko. Bo mam nadzieję, widzę, że zrobimy tą kuchnię i że będzie po wszystkim, a później zagramy Brookhaven i słuchajcie, zrobimy te dwa super hardkorowe levele. Bo jeszcze tego nie zrobiliśmy, a ja mam napięty grafik. Tak chyba mówią dorośli z ludów. Wow! Ej, ale dużo dostaliśmy. Mega sztos. Mikrofali nie wiem, czy będziemy kupować, bo... O matko, jak mi piszczy w uszach! Bo po prostu, no. Okej. Okay. O, mini lodówka nawet jest! O myki! Nie sądziłam. Nie spodziewałam się tego. Dobra, bierzemy. Dobra, kupiliśmy toster. Chociaż nie wiem właściwie, po co mi toster, skoro ja tak tostów nie jem w realu. No, tak dużo tostów nie jem. Jak już, to gdzieś, widzę, na przykład u cioci. No, tak dla siebie to nie robię raczej.
Tak mało tosów. Dobra, toster kupiliśmy. Postawimy tutaj. Dobra, i niech będzie tutaj. No, zarąbiście. Zobaczcie! Tosty z masłem! Czemu ja to na to nie wpadłam? Tosty z masełkiem na wierzchu! MapCity to jednak ma łeb do tych wymyślania, bo teraz nie mogę. I co mamy blender, który nam blenduje wszystko, na przykład te banany. Ej, ciekawe jak smakują zblendowane banany. Jakby ja nigdy nie jadłam. Nie piłam, to znaczy. Dobra, napijmy się. I love it! Okej, okay. Teraz zobaczmy jak z tym stołem. Czy stół kosztuje za... Za ile kosztuje stół? I ten duży. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie ma go? O, jest. Dobra, jest. Za 550 kupujemy stół. Dobra, kupimy za 550. Idziemy na plac zabaw. Jakby tamten gościu z Antli, z którym się poznaliśmy, to właśnie on dołączył wcześniej do mnie. Do mojego domu, w sensie. Mega. Zobaczcie, widzowie, jakaś bańka przede mną łowi ryby. Jakby to jest takie XD. No i widzowie, kolejna fanka dołączyła, fanulcia. A więc Olivia. Olivia. Okej. Okay. Musimy mieć teraz 550. Dlatego skupmy się na robocie, Ania. Ej, czekajcie, czekajcie. Przecież szybciej się zarabia w pizzerii. Czemu ja ułowiam ryby? Dobra, dawaj do pizzerii. Szybko. Olivia, chodź. Chyba, że chcesz zostać na rybach. Czy to ja... To twoja decyzja. Dobra, idziemy, słuchajcie, do pizzerii. Ja nie wiem, po co byłam na tych rybach. Skoro no. Ale dobra. Idziemy do pizzerii. Kto to jest? Co to jest za kot? Jakiś kot tu nam przyszedł. Ja. Co to jest za kot? Ja się z niego śmieję. Dobra. Bierzemy. No i widzimy się, jak już zarobimy. Bardzo mało osób tu jest, widzowie. Dobra, widzowie, już prawie mam 500, więc no. Dobra, widzowie, mam już 500. Teraz tylko 50. Dobra, mam już, widzowie, kaskę, więc idę do domu. Kupujemy, widzowie, tą kuchnię. Dobra. W sensie nie kuchnię, tylko stół. Dobra. Mamy 36 kaski teraz. Ej! Nie lubię, widzowie, takich momentów, że tutaj mi się coś nie chce dać w ogóle. Dobra. Tutaj niech będzie ten stół. O, idealne miejsce na stół. Teraz tylko krzesło trzeba kupić. I czy to będą te z serduszkami? Bo tu są też takie z serduszkami, słuchajcie. Nawet spoko, nie sądziłam, że ten stół mi się tu wciśnie jeszcze. Jest za 150 z sercami. Więc myślę, że za 150 możemy sobie kupić. Kupujemy, widzowie, krzesełko. Chciałam właściwie zabrać 250, bo by starczyło nam. Ale no dobra. Dobra. Bierzemy 150. Pięknie. Dobra, widzowie, kupiliśmy za 150, o matko. No i zobaczmy. Ale też myślałam, żeby w kuchni zrobić telewizor. I właśnie zrobimy telewizor w kuchni. Dobra. Okej. Okay. Tutaj jest. Mamy pierwsze krzesełko. Teraz raz. Od tego. Dwa. Trzy. Cztery. Cztery krzesełka będą nam potrzebne. Widzę, bo ktoś przyszedł. Jest pod naszym domem. Dobra, teraz stać nas na drugie krzesełko. Najlepiej po prostu poddawać se rośliny. I kupujemy drugie krzesełko, które też będzie tutaj idealnym
krzesełkiem? Dobra, mamy 150, super. Dobra. Okej. Chociaż jak tak zrobimy, to tylko 3 będziemy potrzebowali. Dobra, to tylko tak zrobimy. Widzimy, znowu Olivia się teleportowała. Okej. Dobra. Zbieramy nadal. A więc. A zatrzymujemy dlatego, widzimy, że musimy zrobić lepszy po prostu udział. Lepiej musimy to zrobić. Okej. Mamy tu kolejną kaskę. Dobra, zbieram. Dobra, widzimy, ja mam trochę esę, bo mi ryby przypływają. Zobaczcie. No, one mi same przypływają. Mamy nawet 218, o matko. Tyle to nie spodziewałam się. Dobra, kupujemy. A więc to. Dobra, widzimy. Idziemy do własnego domu. I wstawimy znowu kolejny mebel. Nie mogę, widzimy, to jest pre-cute, jak my to robimy. Dobra. I tutaj by mogła być telewizja za 300, słuchajcie, ja myślę. Bo zobaczcie, no, krzesła są, ale telewizji nie ma przecież. Bez telewizji to nie ma tak łatwo. No dobra. Kupimy, a więc telewizję. Widzimy, zobaczcie, gęsiara jakaś. Oh my god. Gęsiara dołączyła do Map City. Okej, widzimy, mamy już 300 na telewizorek. I słuchajcie, kupujemy ten najtańszy. No i widzimy, kupujemy. Nie wiem, jak można kupić telewizor za 100 robuxów, bo to jest trochę strata kasy. To znaczy robuxów. Chyba, że ktoś ma zamek, to wtedy jeszcze może. Ale dobra. To lecimy do domu. Marzenie to mieć właśnie taki dom w realu. Jeju, widzę, jak ja marzę mieć taki dom. Właśnie taki. Gdzie będzie telewizja w tym, w tej kuchni i w ogóle. O, i tutaj jeszcze byłaby mikrofala, myślę. Albo nie, piec. Piec tutaj. Tutaj na przykład. Piec. Okej, a gdzie są piece? Okej, piec za 300. Z piekarnikiem. Wow. Dobra, 300 musimy zabrać na ten piec. Na ten piec. Tak. Ja łowem sama jedyna. Ryby. Nie wiem. Nikt ze mną nie łowi. Chyba, że tamta wybiera. Widzę, możliwe, że ja w realu też będę łowiła ryby. Bo mój tata tak zaproponował, więc możliwe, że będę. Ciekawe, jaką złowię. Widzę, że znalazłam odpowiednie miejsce na łowienie ryb. I jest mega wygodne. To jest tutaj. Tutaj jak wchodzicie, to jest takie trzecie. I słuchajcie, to jest idealne miejsce na łowienie ryb. Przecież tu wszystko widać, wszystkie ryby i w ogóle. Mega. Dobra, widzimy, już mamy 300, więc możemy spokojnie sobie kupić piekarnik. I zobaczyć, jak to jest mieć piekarnik. Ja w realu nie mam za bardzo. Ale dobra. Bierzemy. No i mamy. Dobra, widzimy. Mamy tu piec, więc fajnie. Możemy coś pięknie upichcić, że tak się wyrażę. Okej, jest piec. Co byśmy tu zrobili? Kurczaka dawaj. Nie wiem, czy sztućce są potrzebne, chociaż nie wiem. No, da się w rękę coś wziąć. Nie wiem, gdzie bym. Ocencie. Póki co tak się to prezentuje. No tu wchodzicie i macie taką. Teraz robimy room to room całego domu. Wchodzicie. Macie tu salon. Salon. Później. O, czekajcie, zmienię tylko kolor tej sofy. Dobra. I tutaj macie pokój dla gości. Tak się on prezentuje. Tutaj łazienka.
tutaj mój pokój, może dodam tu tą pufę pieskową. Tutaj macie właściwie to kuchnię. Dobra, przyniosłam świeżego indyka. Dam tutaj. No i pięknie. Mamy nawet indyka, słuchajcie, nawet utka. Indyka, więc mega. No i popatki złe. Pa, piszcie w komentarzu, który z pokoi wam się najbardziej podobał. Ja już ukończyłam swój dom, może kupiłem peta, słuchajcie. Melpa, czy jakoś tak się to nazywało. No i piszcie w komentarzu, jaką dzisiejszy dzionek minął. No i popatki złe, pa.